Siema, siema, jestem Rajon GP, to jest koniecznik z naszej serii Osadzone w długach. Ze mną jest Dawid, witam. Dzień dobry. I widzowie na czacie też są, więc siemaczko wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj fajny odcinek, bo będziemy zajmować się siewami. W końcu nadeszła taka wiosna, trochę lepsza niż tamta, bo tamto było takie przedwiośnie, że tak powiem. Mamy teraz pełen kwiecień. I co jeszcze wam powiemy, o czym wam nie opowiedzieliśmy wcześniej, to myślę, że warto powiedzieć. Wzięliśmy kredyt znowu, ale wzięliśmy kredyt na wiatrak. W sensie ten wiatrak, który nam się kręci, to już jest nasz wiatrak i on produkuje fajne pieniądze dosyć. Bo dzięki temu mamy około... ile tam przychodu? 15 tysięcy dziennie? Jakoś tak? Coś koło tego. Coś koło tego. Więc za całe krówki plus za wiatrak otrzymujemy 60 tysięcy, 65 tysięcy codziennie. Więc super sprawa. Oczywiście sami krowy będą miały mleko tańsze, sami droższe. Czasami wiatr bardziej zawieje, będzie więcej pieniędzy, za wiatrak czasami mniej i będzie to wiadomo mniej. Ale to... za mocno nie biało. Tak, dokładnie, żeby tu nic się nie stało, bo drzewek z bardzo dużo jakoś nie jest, ale no, żeby nic się tu lepiej nie łamało ani nie zrywało dachów tam. W każdym razie, to dzisiaj widzicie przed państwem, widzicie właśnie nowe siewniki, które wymieniliśmy sobie na takie, bo tamten był jeden 4-metrowy chyba, czy 5-4 był chyba, nie? Czwórka, no, czwórka. No, 4-metrowy, ale z agregatem prowosiewnym, bo takim wiecie, że od razu wjeżdżamy na ściernisko. Postanowiliśmy w sumie, że to będzie głupota i zrobiliśmy sobie, kupiliśmy sobie takie dwa siewniki. One są taniutkie, po 6 tysięcy były, nas kosztowały, a tamten sprzedaliśmy za 12, więc dosłownie wymiana. Jedno 4-metrowego na dwa 6-metrowe, ale są naciągane, no i niestety, ale trzeba w nich, przed nimi robić uprawę po prostu. No i spoko, dwie komory są, no, słucham. Bakterie brodawkowe żeś zaprawiłeś? Czy sama zaprawa? Ja nie wiem, co ty mówisz, nie? Zaprawione z centrali kupiłem, mówił pani, siej pan. No więc. A, czyli sama zaprawa, dobra, bez bakterii. Okay. Może być. No więc mamy to właśnie, jak wiecie, ogarnięte i wapno, czy na wapno, nawóz oraz ziarna. No i dzisiaj tak będziemy sobie działać. Na polu fajnym, myślę. Bo na pole, które jest tutaj zaraz za chatą, także już sobie tam podjedziemy, zaraz wam dokładnie wszystko pokażę, co i jak. Dobra, ja sobie już ruszam. Będziemy chyba tędy, nie? Od tej strony. To wiadomo. No, ale myślę, że to zrobimy sobie... Co tam się dzieje? Rejestrzem sobie rzucił w złą stronę. Pojedziemy chyba naokoło, pierwszy przejazd, a potem ten. A, będzie się łatwiej później. No, potem będziemy już raz przejazd sobie jeździć, nie? Ogólnie jest pole dopiero co zaorane, wapnowane, więc takie... uprawa jakaś wstępna była, ale nie jest to nic takiego, wiecie, super. I moglibyśmy też to w sumie trochę jakoś tam talerzówką albo czymś tam, albo jakimś agregatem ruszyć. Ale już tam mniejsza o to. Słuchajcie, ja, żebym się nie pomylił, włączę sobie w ogóle tutaj soję. Bo jak zapomnę sobie. No, żebym nie chciał tu przypadkiem czegoś tam. Żebyś tam pszenicy wiosennej nie włożył. No właśnie, no właśnie, dobra. Czy tam trzeba włączyć jakieś rzeczy, to po prostu się odpuszcza i on już jedzie. Aha, on już jedzie, okej, okay. No, to super. Z tego co wiem, ty masz trochę słabszy zestaw. W sensie yonder jest słabszy trochę od... No, raczej, ale on co z tym siewnikiem powinien radzić. Chyba tak, nie, bo ten zwykle jest ściągany, więc raczej powinien pójść, nie? No. Jakby coś to się możemy też zapotem zamienić, to też nie ma problemu z tym, nie? No, także... Nie, tam kurde, takim zestawem to inno pracować. Idzie? Nie, no tam jakoś pod górki ma problem, ale i no. Idzie. To spoko, ważne właśnie, że leci. I co? Kurczę, wam powiem naprawdę w końcu, dobrze, że mamy te siewniki ogarnięte nowe. Bo jednak tamten 4-metrowy to był tylko jeden i żeśmy robili nim, kurde, po prostu jakąś, no masakra szła. Tak naprawdę. Przez co było trochę, no problematyczne to. Bo jeden siewnik tylko działał i taki mały i naprawdę siewy tu trwały po prostu kilka dni. A teraz mamy dwie 6-metrowe bestie od Yondera i myślę, że one naprawdę będą działać lepiej, bardziej wydajnie. Mamy też taką ogólnie zagwozdkę, bo ja wszystkie pola rozplanowałem siewy tutaj na tej osadzie, co i jak, gdzie będzie. A zapomniałem o najważniejszym, czyli o kukurydzy dla krówek. I bardzo możliwe, że będziemy musieli jakieś pole zakupić z kukurydzą, po prostu, albo wydzierżawić jakieś pole z kukurydzą, żeby te kukurydzę po prostu zasiać i żebyśmy mieli kiszonkę. Bo mamy co prawda jeden cały silos, ale on nam raczej nie starczy. A może starczy cały silos? Jak myślisz? Właśnie, bo tam było... No, może starczyć przecież. Czekaj, bo tam był pół silos i on poszedł, nie? W pół roku. Więc to starczy by nam na rok, a i to i tak by zabrakło trochę, nie?
No trochę zleciało tego. Trochę to zabrało, więc trochę by zabrakło i tam też dużo zabrało tego, więc no to ciekawe, nie? Jak ale by to było najwięcej właśnie w zimie idzie, patrząc na to, jak one zużywają, to teraz no, prawie teraz przez połowę mniej biorą. Tak, to prawda, no, to prawda. Więc trzeba było właśnie tam, trzeba byłoby to sprawdzić, jak to tam, jak będzie z krówkami. O, co chodzi, miar wydajność, o, dzięki. Ale w ogóle fajnie wygląda ten John Deere, jak jest uwalony w tym wapnem, nie? No, to super to ma brudzenie. Bo on, przykład ten case, w którym teraz jeżdżę, to on po prostu cały się tylko brudzi i tyle, nie? Nic nie ma. No właśnie nie widać po nim, że on po wapnie no, jeździł. Właśnie słabo, nie? A twój elegancki wygląda, nie? Zestaw. Więc spoczko. No, to myślę tak. Tu rozprzeraż i potem będziemy chyba jeździć po tamtej strony, nie? O tamtej... Między tym zaczęliśmy. No, tam cię prościej chyba, bo tutaj później będzie dużo zawijania, nakręcania i tak dalej, nie? A tu no myślę, jest, że wyjdzie fajnie. Także zawsze to sobie spoko pojechać tak i potem będzie szło. Nowy kolega do pomocy, ale chyba, że nie taki zwariowany jak pan Krzysztof. Nie, no Dawid już był wcześniej, wiesz? Bo był w pierwszym sezonie, że tak powiem, osadzonego w długach, tylko że osadzony w długach był taką serią. Co mówisz? Mówię, że działo się, działo wtedy. No, to kieszonki akcji były niezłe. Więc no, było tej rybone. Więc po prostu Dawid jakby nie było wrócił, nie? On jeszcze był chyba nawet, no był przed Krzychem, nie? W ogóle, że tak powiem. No. Więc to Krzychu bardziej jest nowy, nie? A nie Dawid, no ale no. Dla was niektórych pewnie tak jest, nie? Wiesz co, może pojedziesz teraz pierwszy? Albo ja zaraz jakoś puszczę, jak dobra, mi się uda to fajnie. Pijadę. O. Dobra. Ja sobie może teraz zjadę, wiesz, tam do strony i puszczę ci pierwszego, żebyśmy sobie, wiesz, lecieli tak, o nie? O, kurwa, mały skręt. Co mały skręt? Że John Deere? W momencie belkę złapało. Okej. Okay. Konstruktorzy coś nie przemyśleli za bardzo. No. Dobra, może trochę pojeździmy tak z takiej kamery jeszcze. Nie no, fajnie to leci. Popatrzcie, w ogóle pole mamy zrobione, nie? Co jak co, ale we dwóch ludziska to idzie strasznie szybciutko, nie? A sojka nie ukrywamy, jest tylko po zarobek pieniężny. No, bo jaki nie zarobek może być. Ale chcemy zrobić na nim kasę. Na tej soi do tego takie duże pole to wybraliśmy. Moglibyśmy sobie to walić kukurydzę, bo mamy fajne dwa siewniki, ale jednak tak... Aj, dobra, nie będzie tak. Kukurydzę jeszcze się zasieje na jakichś innych polach, nie? Jeździmy cały czas w koło, czy teraz robimy już... Możemy zawinąć się teraz w to, nie? Zawinąć się do tyłu. Z powrotem, no. No. W miarę blisko jeździmy, więc będzie spoko, nie? Wiesz co, zobaczymy dobrze swoje po odcinku, dobra? Bo teraz chcę się skupić bardziej na odcinku niż na wiadomościach, ale potem sprawdzę. Siema, Kamol. Ale siewy? No elegancki idą siewy. Elegancki siewy lecą. Dobra. Tymi zestawami to nic inno siać. No, nie no, kurde, jaram się tym strasznie, bo byłem ciekaw, jakie siewniki właśnie ogarnąć i myślałem, że weźmiemy sobie Mazura. Ale przecież Mazura mamy na kolonii, tak trochę też słabo byłoby brać kolejny ten sam ale siewnik. Ale kurczę, te Kornelandy też ciekawie wyglądały, te akordy, XL-ki. A, no. To drugie. W sumie tak. Ty, już nie mogę się wziąć szantę, ale one są chyba podwieszane, nie? Tak, one są podwieszane. To, że no to... one znowu dużo nie ważą. Mhm. No niby tak, no ale tu masz w sumie Yondera, który ma też, a one też mają tą opcję z tymi, z nawożeniem, czy nie? One chyba miały nawożenie, ale już nie pamiętam. A, widzisz, no właśnie, bo nie wiem właśnie, czy jak mają to spoko, jak nie mają, to w sumie dobrze mieliśmy te. Znaczy ja uważam, że do siebie chyba i tak lepiej jest stosować właśnie ciągany ten akurat zestaw, nie? Bo trochę jakby tak lepiej wydaje mi się, że się skręca, nie? No pewno lepiej. Chociaż trochę się dziwię, że na soję kurde na wozy zbyt. Aha, no w sumie tak. No, na soję nie, no, na wozy. Oczywiście tam coś na wozów idzie, ale nie idzie typowo azot, tylko inne składniki typu fosfor, potas. A, no tak, to tak. Więc może po prostu jest tak ogarnięte to, że wiesz, że nawożenie, co nie? Po prostu. No, możliwe. Wszystkie składniki w jednym. Właśnie, bo w farmingu mamy tylko azot, nie? Tak naprawdę, nie mam żadnego fosforu potasu. A, tylko azot jest, no. Też słabo trochę w sumie. Jest wszystko pod jedno podpięte, ale... No, nawóz, nie? I tyle. Więc szkoda. Ty, a może teraz coś takiego dodasz? Zobacz, bo przecież mam być teraz dodatek do farminga, który ma rozwinąć bardziej nawożenie właśnie. Z tej, no to będziemy widzieć, z tej fajnie konki, by tak to było, wynika. Jakby jakieś się nowe rzeczy pojawiły. No.
Znaczy, wiesz, w sumie to jest Precision Farming, nie? U nich jakby. Więc może to będzie update Precision Farming? Tak, bo wiesz, w DLC musiało być płatne, nie? Więc też tak nie wiem za bardzo. Jakby to miało wyglądać. Ale może, no zobaczymy, nie? Bo też wydaje mi się, że problem na pewno są młodzi, nie? Którzy po prostu mogli mnie ogarniać tych wszystkich, wiesz, składników, nie? Bardzo dużo jest do ogarnięcia, no. Jeśli by coś takiego się pojawiło. No to jedno i drugie trzeba wszystko patrzeć, nie? Dobra. To zapraszam serdecznie do przyjazdu. Ja myślę, że za chwilkę dojdziemy na końcu, zrobimy sobie miniaturkę, dobra? Albo się tak nawet w trakcie. Mam fajnie pomysł na miniaturę. A myślę, że to pole dzisiaj spokojnie ogarniemy na raz na odcinku, nie? Bo zobaczysz, że już tyle zrobili, nie? No, już. Takie mi to idzie. No, fajnie, fajnie idzie ten zestawik. 12 metrów leci to. No, no 12 metrów roboczej po prostu na raz, nie? I też nawet dość szybko, bo 18 na godzinkę, nie? Więc też nie wymaga to dużo jakoś specjalnie mocy, bo to jest wszystko jest ściągane. Trochę się dziwię, że w sumie jest ciągane i ciągnik typu ten John Deere też ma problem pod górkę to wyciągnąć. No, znaczy, no wiem, ma też sporo zasypane, nie? Ale w sumie to nie, no tak przyczepa normalna powinna być, nie? Uznawane. Dobra, to słuchajcie ludzka, my zrobimy seniorturkę i zaraz wracamy, okej? Okay? Wracamy do was z powrotem. To wiesz co, może teraz ja będę pierwszy? Dobra. Albo w sumie jest ty, bo mi tu tak wychodzi, że akurat tam drugi ten przejazd mam. Tak, tak się zapinę. Okej. Okay. No i fajnie, pasuje. Kurde, naprawdę szybko leci, ja myślałem, że będzie to robić... Ja wiedziałem, że możemy zrobić to w odcinek, ale nie, że już mamy 13 minut odcinka, my już... No kurde, sporo część pola mamy, nie? No jeszcze trochę będzie połowa. No. To jest serio, to fajnie leci. Tylko właśnie, myślimy też na jakąś talerzówką albo jakieś agregaty. Najlepiej może z jednej drugiej ogarnąć, żeby można było sobie jakoś to pole uprawiać też po ściernisku. Raz tym, raz tym. No, tak zmianować, nie? Po prostu, żeby też nie było nudno. Bo jakąś talerzówkę mamy, więc można by sobie agregat kupić, nie? Mamy czym ciągać, bo mamy też... Mamy w sumie... naszego Fenda, który ma ponad 300 koni. Fender, który prawie nic nie robi, tylko przy paszowocie. Aktualnie przy paszowozie jest, no ale tak to... nie no, przecież jak są jakieś tam orki, czy jakieś siewy tych kukurydzy, to no, zawsze przydaje, nie? Wiem, robił. Był upalany przecież. No. A, i musimy kupić koniecznie przyczepę samozbierającą, wiesz? Raz, że na kiszonkę, dwa, że na jakąś siano albo trawę by się przydało też, nie? Więc ja, też by... kurde, śmignął koło ciężko. Więc trzeba takie rzeczy coś sobie gdzieś zaopatrzyć po prostu. Pozdro, Agrobartek. Zobaczę kanał pomoc? Zobaczę tylko po odcinku, dobrze? Bo teraz nagrywamy, więc jak po odcinku nie ma problemu. Tego daj mi tam znać, że coś chcesz, coś, nie? Warte, mody ogarnę, to napiszcie jeszcze raz. Jak mam sprawę, że macie takie ślady po wapnie? No, teraz to się zacznie, mijam. A to jakiś tam dirt, coś takiego, dirt color. O, tutaj no. Zresztą będziemy się spoko, wiesz, bo tak samo jak zawsze się rozsieje i robi przy opryskiwaczu, po prostu przejdzie się raz dookoła i potem, wiesz, do tego lecicie. No też było. No, więc tak myślę, że będzie najlepiej je. Ale to na luzie. Tu trochę takich właśnie klinów jest, ale i tak. Nie no, dzięki temu wydaje mi się takie ciekawe teraz trochę pole, nie? Tu też, no. też w tym stronie nie będzie żadnego zbioru słomy w tym, więc luzik, nie? Dobra. O. Nie no, ale synchro fajnie to wychodzi, powiem ci, nie? Pięknie wychodzi. W sensie no. Git, jest dogadywany się, nie? To się, jest inna różnica, kiedy gra się osobą, która już farming ogarnia, a inna różnica, kiedy ktoś dopiero zaczyna, nie? Bo właśnie tu chodzi mi konkretnie o Krzycha. Krzychu dopiero świeżym graczem farmingu i jeszcze wiele czy tam nie ogarnia, no, coś tam powiedzmy. Nie, no, on dużo ogarnia. Nie, ogarnia dużo, nie? Ale tak jeszcze jak, wiesz, takich... Znaczy wiesz jak to jest, jak się na początku grać farminga, to raczej tak zrobisz szybciej, żeby było, nie? A dopiero potem myślisz, że ej, może zrobimy sobie tak, pojedziemy, tak posiejemy. Potem się bardziej sprawia fan z rozrywki, że grasz trochę realnie, nie? Ej, może zrobię teraz kółko dookoła tego, co mi tak wychodzi? No tak to wychodzi, to trzeba zrobić. Dobra, to ja sobie przyjadę coś w takim razie dookoła zagajników. Jak przed zakończeniem roku? A to nie wiem, pytajcie się tam, jak to przed zakończeniem roku. No, dzisiaj 22, jak nagrywamy, ciekawe kiedy on ten filmik puszczę, ale dzisiaj chyba w lipcu będzie, nie?
także... No tak, bo to zakończenie roku, nie wiem, już... No. Trochę tego tutaj ten... Ludki. Dzisiaj w sumie stream może być słaby, bo właśnie dużo ludzi się szykuje do zakończenia roku, więc... Nie bardzo... A, ten dietrz, okej, okay, dobra, to no, począłem ja ciebie. Będę miał jutro ciekawy koło szkoły przejechać ciągnikiem. Ciągnikiem jedziesz? Znaczy nie no, wiesz, robota ja po prostu. Ten, na usługi, kurde, ale będzie no. Ciekawie przejechać, jak tam będzie tyle aut. No, to prawda, prawda. Już myślałem, że traktorem przyjedziesz, nie? Ja pojechałbym, czego by nie? Wiesz co, u nas był taki pomysł w technikum, że na pierdolę przyjeżdżam ciągnikiem. Na zakończenie roku wiem, że chyba w szkołach właśnie rolniczych przyjeżdżają ciągnikami. Ale wiesz co jest najlepsze? No. Wszędzie bym nim wjechał. No tak, no jakby nie taki... było miejsca, to jakby nie było miejsca, to bym kurde wjechał pod skarpą na boisko. No tak, to tak. Nie no, ale powiem ci, może trochę... O, widzisz, nie, rolnik. Może lekko żałuję tego, że na przykład się nie poszło do rolnicza, do techniku. A czemu? Znaczy, no wiesz, no mam zawód, bo elektronik, ale no. Kurde... Później kursy żeśmy robili, tak kurde, tak zajebiście było. A, no czaję, no ale nie wiem, to wydaje mi się, że spoko, że poświęcał elektronikę, nie? To wiesz, zrobienie szkoły rolniczej to jest rok, nie? No, wiesz, robisz tylko ze studium i tyle, nie? Czy nie, no kursy masz roczne. No tak, to tak, no mówię o tym, nie? No to jest to spoko opcja. W ogóle teraz jest takie trochę poromane, że nawet bez tego nie możesz mieć nawet ziemi żadnej, nie? Możesz mieć. Maksymalnie hektar możesz kupić. Do hektara bez tego? Tak, hektar. Aha, okej. Okay. Trochę się pozmieniało, no i teraz... Czyli można teraz normalnie bez tej szkoły zrobić. Dlatego dużo osób, którzy przychodzą często na kursy rolnicze, to są na przykład prawnicy, jakieś takie młodsze małżeństwa, które chcą po prostu jakiś większy teren kupić. A, nie no tak, jasne. To podbudowę, co nie? No, coś no w tym jednak jest, jakaś tam kasyczna na tym natrzepać też, nie? Kupisz działkę rolniczą, przemianowisz ją na budowlaną i kurde, sprzedajesz działeczki małe. No tak, wtedy to tak. Dlatego dużo... Sprytne. Dużo jest takich, co w ogóle nie idą w kierunku rolnictwa, tylko robią to po to, żeby sobie kupić ziemię. Ale nawet powiem ci, że ja o tym też myślałem, nie? Że zrobić taki kurs, bo nigdy nie wiadomo, kiedyś coś się przyda, a wiesz, lepiej mieć zawsze gotowy, nie? Więc to spoko, to jest opcja. Więc jak wy tam macie szkołę rolniczą, rozumiem, że po techniku normalnie to jakby te uprawnienia masz takie same jak po tym kursie, tak? Tak. Robisz, a, czyli kończysz szkołę i tyle. Egzaminy robisz, tylko że jak robisz kursy, to musisz jakby mieć ten... musisz być po jakiejś szkole już, mieć świadectwo. No. A jak masz w szkole, to wszystko już masz załatwione ze szkoły. No to w sumie spoko opcja. Pewnie, no. O kurde, ale zarąbałem. Przepraszam serdecznie. A ja mówię, no... Jakby moje kursy wyglądały na takiej zasadzie, żeśmy chyba przez 2 tygodnie pochodzili na weekendach, czy tam no. 3. I później przyszło znowu zdalne i wszystko, co było jakieś, mieliśmy ciągnikami se pojeździć, czy robić, nawet mieliśmy mieć za darmo prawo jazdy robione. O, elegancko. Tylko opłacić egzaminy, no ale no co, no przez to, że sytuacja jaka była, no to się nic z tego nie... udało. No to słabo, jeśli chodzi o COVID-a, tak? No to słabo, niestety. No ale no cóż, czasami właśnie tak jest, że się tam gdzieś coś takiego wypadnie i tyle, nie? I lipa. Ej, zauważyłem, że przez te kliny trochę robota wolniej idzie, nie? Tam szło fajnie szybciutko, a teraz tak... Ja mówiłem, że tutaj to będzie schodziło dużo. Jest 20 minut, myślę, że nawet... Znaczy wyrobimy się raczej do pół godzinki, ale tu kurde, no... Masz objeżdżania trochę. Dużo kręcenia jest, nie? A te ślikowanie się właśnie sprawdzały, kiedy się robi się nimi cały czas. Dobra, to w sumie rób tego klina w tym miejscu chyba. Ja pojadę tam, nie? Na tamtą stronę. Czy ja tu objeżdżam przedtem do góry? A, no. No dobra. Dobrze, w sumie ja tego klina wytnę. Tyle słabo, że posionym się jeździ, no ale... Póki nie zeszło, to można. A, okej. Okay. I tak się wołami przejedzie, to wiadomo. Chodźcie, że jak się pryska, to też jeździ. No tak. Znaczy, ale że co, że masz przecież sami te ścieżki, znaczy, nie? Robione. Tak,
no wiesz, no zależy. Przy małych gospodarstwach, gdzie masz małe opryskiwacze, to więcej by ci tych ścieżek wyszło jak... No tak, 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 przynajmniej no, tak. Dlatego u mnie jest na przykład robiona w takiej zasadzie, że jest przejazd, jakby ścieżka technologiczna, czyli jest po prostu zrobiony odstęp między siewnikami. Między jednym przejazdem a drugim siewnika i po prostu jednym kołem się przejedzie. A, okej. Okay. Taka pomoc. No tak, no w sumie spoko, sprytne. No, ale tak jak przy soi u mnie, przez to, że lecą odżywki, no to też się trochę soję niszczy. A, no to też. Właśnie bo najwięcej chyba strat jest w rzepakach, nie? Po prostu, bo one się tak rozkrzywają strasznie. Ja nawet widzę, jak ludzie jeżdżą po tym, pryskają po rzepakach, to po prostu taki tunel zostaje po nich, nie? No bo to jest, nie, znaczy zniszczeń nie ma, tylko że są, rzepaki są wysokie, bo one pod 2 metry czasami o ją mogą osiągnąć. O kurde, to tak chyba 2 metry nie widziałem, ale no kładą się strasznie. Ja ci mogę powiedzieć, że ja w zeszłym roku soję miałem 1,70 m prawie. Co ty zagadasz, taka soja wysoko rośnie? No. Ja pierdzielę. Jak jest gęsto posiana, to rośnie wysoko. Ja kurde, no myślałem, że kukurudza duża jest, nie? Ale w sumie w takim razie taka sojka też jest spora. No to zobaczymy, jak to nam rośnie, nie? No, w farmingu raczej wszystko jest takie niskie. Raczej niskie rośnie. Rzepak jest wysoki akurat. Nie, no rzepak tak, tak. Ale soja też zależy od odmiany, wiesz? Bo ja mam taką typowo na moje teren, to na taka wysoka rośnie. Mhm. Gdzie to 180 cm 2 lata temu? Ja pierdzielę. Masakra, no to w sumie jest sporo takiego. I se pomyśl, wchodzisz w taki ład i cię nie ma. No. Masakra to jest. Labirynt można robić z tego. No właśnie szkoda, bo one sobie ma to do siebie, że ona jest łamliwa. Tak? Przecież kruche mają te łodygi. Znaczy, no nie mają znowu kruchych. Powiem ci, zeszły rok miałem taką, że była wysoka i była cienka, przez co strasznie łamliwa była. Aha, no znowu okay. Wcześniej miałem grube łodygi i tego nie szło łamać. A przy mucaniu to nie ma żadnego problemu z tym? Nie ma. Jedynie tak, co to się lubi gdzieś wytrącić z tego, ze strąka. No. To dobra, jest normalne. Siadę sobie, dobra, szybko staram się wjechać. No. To on okej. No i elegancko. No faktycznie trochę problem z tym. Jestem ciekaw, jakby tam trzeba zrobić ścieżki, nie? Jakby to wyglądało to na pryskiwacz, bo to naprawdę trzeba kombinować w tym miejscu, nie? To jest ze ścieżkami byłoby sporo roboty. Nie, jakby ci tu przyszło ścieżki zrobić, to nie wiem. No co, pierwsza ścieżka to oczywiście dookoła, nie? Wiadomo, klasycznie. A potem w poprzek po prostu, nie? I by się do tych okrągłych leciało. Ale to wiesz, i słup jest, i krzaki, to naprawdę z tymi lancami trzeba idealnie dobrać się opryskiwać, nie? No. Też wiesz, bardziej o to mi chodzi, w farmingu też działa to tak, że tutaj musi być co do metra, nie? Jak nie pryskasz jednego metra, to na nim jakby nie było oprysku. A w realu jest tak, że trochę tam, wiesz, to jest... Poniesiesz wyżej, to trochę tak by szerzej leci, nie? Więc tam te pół metra się zapasu jakby ruszy, nie? Że tak powiem, i no, też się może trochę przenieść, nie? No, trochę tak. Nie powiedziałbym tego. Możesz wyżej. Że nie za bardzo? Możesz wyżej podnieść, ale może ci oprysk po prostu nie złapać wszystkiego. Aha, w ten sposób. No ale w sensie samo z siebie jakby. Wiecie, chodzi mi o to, że w farmingu działa tak, że totalnie na prosto leci, nie? To wszystko. No, a jednak w realu to tam zawsze trochę się przeniesie tam kilka centymetrów jednak w tamtą albo w tamtą, nie? Zetrze od wiatru i tak dalej, nie? Więc trochę. Powiedzmy, jak masz jakieś niedociągnięcie w jednym miejscu, to one i tak jakby ten oprysk złapie to dalej, nie? No, bo złapie ci po prostu tą szerokość, którą masz, a w realu masz tak, że gdzieś ci się przechyli i już ci nie złapie tyle, ile ma złapać. No właśnie. Ja mam najlepszy przypadek na jednym polu, że wszystko jest zrobione tak jak zawsze i kurde, zawsze w tym miejscu jest taki 20-centymetrowy pasek niedojechany, a jest wszystko wyliczone, że ma 10-metrowy opryskiwacz wjechać i to opryskać wszystko. Tak? I zawsze jest, kurde, w jednym miejscu mi jak 20 cm. Może jest ten, jakoś... Może nie ma tych 10 metrów, nie? No właśnie reszta później pasuje, co nie? A, no to nie tylko pierwszy przejazd.
Dziwne. Gdyby FF zdało się z lancy składać, to tak, ale się nie da. Znaczy, myślę, że... Czyż jest opryskiwać ze składanymi lancami? Znaczy tak, ale chodzi o mody, nie? No to a chodzi to o farminga samego w sobie, głównego, nie? W sensie aż oryginalnego. To byłoby spoko pewnie opcja. Z tego co wiem, i tak już farmingu... Znaczy nie, to jest też w modach jest. No ale można wyłączyć sobie sekcje, nie? Na przykład. Nie, jest to w oryginale, nie, sekcje. Nie, wyłączane sekcje masz oryginalnie. Tak. Tylko masz je zrobione w ten sposób, że masz, wyłączasz sobie sekcje te... Jakby dzieli się, powiedzmy, takie opryskiwacz na trzy, nie? Czyli na samym końcu środkowej i ten najbliżej, nie? Nie. Możesz ale chodzi ci o mody czy oryginał? Oryginał, możesz poszczególne wyłączyć. Tak, że możesz włączyć sobie całą stronę na przykład? Tak, trzeba sobie klawisze ustawić i możesz sobie pojedynczo sekcjami wyłączać. Człowiek się co życie, byłem przekonany, że tego nie ma, nie? Nie, bo myśmy się tym z Admin bawili trochę. Okej. Siema Hutti, witam. No i dobra, weźcie 6 minut odcinka, 7 właściwie i pół. I mamy kurde poletko ogarnięte. Jeszcze stanowi na pole ktoś z Sojką. Zaraz się powiem dokładnie, które teraz tam pojedziemy sobie, nie? Mhm. Na Sojkę 28 zostało jeszcze. Nie wiem, które z 28, zapisuje gierkę coś. Dobra. 28 pole. Na pewno trzeba uzupełnić siewniki. Aha, no to pojedziemy. 28 pole to jest... O kurde, nie to. 28 pole to jest poletko i... Nie wiem. Koło winogron, nie? Koło winogron. No. Dobra, to Sulicka. My to raczej nie będziemy czasu zabierać. Fajnie to wyszło, żeśmy ogarnęli sobie to naraz. Pojedziemy się tu jeszcze, jak mówię, zasypać i pewnie spotkamy się w kolejnym odcinku, na którym będziemy robić jakieś kolejne akcje. Mam nadzieję, że coś tam ciekawego jeszcze do nagrać. No i git. A w ogóle tego spół tutaj z tymi shaderkami fajnie siada. Ja tu jadę. Dobra, to tam Dawid niech jedzie, ja to jeszcze się uzupełnię. Właśnie, ja też jadę uzupełnić, bo sobie zapomniał o tym. A, okej. Okay. Tu są jakieś tam bugi, więc myślę, że złapać powinno, nie? Okej, okay, dobra. O, tam są. Kurwa, znowu przejechałem, noż. Szlak. Dobra, ja się kończę odcinek, dzięki, że byliście. Zapraszam serdecznie na kolejne. No i co? Trzymajcie się do kolejnych odcinków, no i cześć, pozdro. Pa, pa. Bye-o.